Przed chwilą widzieliśmy dekoracje tutaj na padoku, a teraz zwycięzcy są ze mną. Zacznę od trenera. Filip, pozwól, że porozmawiam z trenerem Emilem Zachariewem. Emiliano Zapata był liczony jako faworyt, absolutnie nie zawiódł. Ja mam wrażenie, że gdyby za 2 tygodnie znów miał pobiec, to pobiegnie znowu w pięknym stylu. Prawdopodobnie tak by było, ale już dla niego nie ma gonitw już w kraju. Nie planujemy wjeżdżać z nim za granicą. Spełnił swoje zadanie na ten sezon na 100%, może nawet i na 200%. I do tego zostaje teraz do przyszłego roku, tak, zostaje na następny rok. Będzie odpoczywał do nowego roku i później będziemy pomalutko go przygotowywać na następny sezon. To jest absolutny weteran, jeśli chodzi o tą stawkę, ale pokazał, że ma bardzo dużo w sobie i siły, i ducha do walki. I on w ogóle tak fizycznie, mam wrażenie, się zmienił przez ten rok. Tak, to prawda. On jest dość specyficzny co do prowadzenia wyścigu. Jeżeli go nie prowadzi, można? Gratulacje trzeba odebrać. Ja się tutaj w tej chwili... Na nim, jeżeli nie poczekasz wyścigu, przyspieszysz trochę za wcześnie finiszu, to on nie dociągnie te 400 metrów finisz. On ma 200-250 metrów petarda taką, która wystarczy ograć każdego sprintera. Wygląda świetnie, ale Filip, on też zwróciliśmy uwagę na to, że on się świetnie prezentuje, ale u niego też psychika odgrywa ogromną rolę. No tak, ten koń ma wspaniałą głowę. On kiedy wygrywa, to wie, kiedy to te fanfary biją dla niego, a bardzo też przeżywa swoje porażki, potrafi wystawić głowę z boksu, patrzeć na tor, kiedy przegra. Jest taki bardzo ambitny, dzielny koń i on doskonale wie, czego od niego oczekujemy, a głowę ma świetną, to jest podstawa do biegania. Pytałam dzisiaj Roberta Gorczycę, ile lat już jest związany z końmi, a ty nam przypomnisz? Ile lat jesteś związany z koniem? Będzie 6. sezon po przerwie, bo wcześniej miałem przygodę jeszcze 10 lat temu, ale to było w początkach, kiedy były pierwsze konie dzierżawione ze stadnin, no to będzie ponad 20 lat już. Ale myślę, że jesteście takim świetnym przykładem syndykatu, który pokazuje, że w grupie siła i te konie chyba też czują wasze wsparcie. No, konie to pewnie trudno, żeby tak odczuwały, ale faktycznie są trochę rozpieszczane, bo jak jest więcej ludzi, to zawsze ktoś ma czas, żeby odwiedzić, kiedy inna osoba tego czasu nie ma. No, a syndykaty to Marko ostatnio dobrze spuentował, że właśnie dzielimy się kosztami, ceną zakupu, a emocjami można obdzielić wtedy wszystkich, nieważne ile masz procent, tylko ta energia i emocje, radość jest dla wszystkich i starcza do podziału dla każdego w syndykacie. Emil jest tutaj zgodny, kiwa głową, że wszystko, co mówi Filip, to tak jest. Powiedz jeszcze, Emil, bo już w zasadzie powoli zmierzamy do końca sezonu. Jakie jeszcze plany z twojej stajni na te ostatnie 2 tygodnie? Tak, tuż na dnia, może tygodnia, planujemy wyjechać na zimę i biegać we Francji. Mniej więcej wiemy, jakie konie i ile, ale jeszcze może dojść albo odejść i tak dalej, ale planujemy tutaj do połowy listopada już wyjechać. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał i dziękuję, że jesteś z nami. Zapraszam Cię na kanał YouTube Toru Służewiec. Tam więcej wyścigów z całej Polski.